witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania, jesteśmy w Australii Zachodniej. Dzisiaj był dzień mycia samochodów, motorów. Udało mi się Janusza namówić, żeby trochę poopowiadał o motorach. Nie było to tak. No chciałam nakręcić motor twój. To do sklepu, tam są łatwiejsze. Gdzie jedziesz? Do sklepu? Co? Do sklepu. Dokąd jedziesz? Nie powiem. Po wódkę jadę. Także zapraszam miłośników motorów czy samochodów, całej motoryzacji, bo dzisiejszy odcinek będzie Janusz opowiadał. Idę do domu? Tak, idę do domu. Każdy porządny obywatel powinien myć samochody i swoje wszelkiego rodzaju pojazdy w niedzielę. Będę mył, bo jest brudny. Swojego Mustanga? Jo. Czy Rumaka? Zależy, jak kto na to patrzy, nie? Nie lubię myć samochodów ani motorów. Samochód też umyjesz? No niestety. Dobrze. Każdy tylko używa, a ja muszę sprzątać. Powiedz, jakby ktoś na przykład chciał wiedzieć, czy lepiej mieć samochód czy motor, tak jak przyjeżdża jako transport, jakie są plusy i minusy jednego i drugiego? No to jest absolutnie co innego. To tak jakbyś chciała się spytać, czy lepiej biegać, czy chodzić, nie? Ile motor taki, wiesz, porządny, ile trzeba pieniędzy patrzeć na to, żeby w miarę kupić? Byle jaki motor kosztuje, nowy czy stary? A skąd ja mam wiedzieć? Okay, to po prostu tak, ogólnie. Byle jaki motor kosztuje tyle samo, co byle jaki samochód. Jeden i drugi kosztuje jakieś, ja wiem, 7 tysięcy. To jakie jest, że tak powiem, zalety motoru czy samochodu? Zalety motoru są takie, że można pojechać sobie między samochodami i dojechać do miejsca, gdzie się chce być, o połowę krócej. Czyli w korkach się nie stoi. Nie stoi się w korkach. Motor no właśnie jest powiedz o tym, jakiegoś... że tutaj można jechać między samochodami, bo to teraz nawet chcą prawo wprowadzić. Nie, to cały czas jest taka szara sfera, bo w tej chwili to wprowadzają w New South Wales. Poczekaj jeszcze, że ja przerwę. Tu w Australii motor bardzo często, jak stoją 3-4 rzędy samochodów, to żongluje między tymi samochodami i dojeżdża do samych świateł, czyli po prostu omija cały korek. I to jest w jakiś, ja kiedyś myślałam, że to jest legalne, ale Janusz mówi, że to jest niby legalne, jest ale nielegalne. Nikt za to nikogo nie goni, a teraz zdaje się chcą prawo wprowadzić, które będzie zezwalało na to, że sam, że motor może objeżdżać nawet takimi małymi szparami, tak? No więc tak. W New South Wales wprowadzają to i to jest w tej chwili już, to wejdzie jako prawo chyba w lipcu i to z czasem przyjdzie tutaj do zachodniej Australii też, że motocykl będzie mógł jechać między samochodami nie z większą szybkością jak 30 na godzinę. To w zasadzie jak samochody stoją albo się bardzo powoli poruszają. Bo wpychanie się na trzeciego z dużą szybkością to prawdopodobnie wszędzie jest nielegalne, bo to jest niebezpieczne. Wszyscy to robią, ale to jest cały czas nielegalne i jak się policja złapie, to wtedy będzie można mieć problem. To jest... Wracając do plusów, to jest jeden z plusów, że można szybciej jechać, ale to tak samo można jechać na motorze czy na skuterku, nie? A w centrum miasta wielu ludzi na rowerach szybciej jedzie niż samochody, nie? Tylko często się zdarza, że potem trzeba ich z ulicy zdrapywać też. Takie te, bo tutaj nie lubi się rowerzystów. No niby są ścieżki rowerowe, ale jednak samochody mają większą masę i jest dużo więcej ich niż rowerzystów. To oni mają nawet taką jakąś śmieszną nazwę, to się nazywa Middle Age in Lycra. Mężczyźni w średnim wieku ubrani w te, w pończochy czy coś takiego. To są rowerzyści. Rowerzyści, bo oni się ubierają w te takie obcisłe kostiumy i jeżdżą i myślą, że droga do nich należy. A wracając do motorów, zużycie paliwa nie jest wcale dużo mniejsze niż mały samochód. Jedna opona do motocykla kosztuje prawie tyle samo, co cztery opony do samochodu. No tak, bo się teraz wymieniał opony niedawno. Jedna opona mnie kosztowała $200. Musiałem ją wymienić z wymianą H220. Także... Czekaj, ja pokażę oponę twojego. Którą wymieniłeś? Ta opona. No, ładna. Bardzo ładna. Bardzo ładna, tak. Czarna z drżnięciami. Tak, bardzo ładna.
No i co jeszcze? Ja wiem. W sumie ja jeżdżę na motorze, bo zawsze chciałem mieć. Kiedyś jak komarka sobie w Polsce kupiłem, ja nie wiem, czy pamiętacie, co to komarek jest, pewnie jeszcze gdzieniegdzie są. To takie małe motorowerki. Takie małe, miałem komarka i za komuny kiedyś, było popularne. Bardzo tęskniłem, bardzo mi się marzyła WFM-ka, ale w międzyczasie wyjechaliśmy. I potem kupiłem sobie jeden motor, potem kupiłem sobie drugi motor, a jak dostałem dużą licencję, to sobie kupiłem ten i mam go już, ja wiem, teraz 5 lat. I w zasadzie korzystasz dużo z niego. Ja nim jeżdżę codziennie do pracy i nie narzekam. U mnie w pracy ludzie mają haleje, czy tam jakieś inne te, żeby... Masz jakieś drewno tutaj? Popukaj w drewno za mnie. Czekaj, to zaraz pójdę, przerwę. Widzicie, jacy przesądni jesteśmy, musiałam przynieść kawałek niemalowanego drewna, pukaj. To jest akurat malowane. No ale tu jest niemalowane. Puk, 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 puk. W niemalowane popuka. No możesz mieć tą szybę. Oni powydawali... Ja za ten motor zapłaciłem, ile kurczę, 5 tysięcy? 5 tysięcy. Niecałe. I to już 5-6 lat temu. A kolega teraz kupił Harley'a. Zapłacił za niego chyba 20 tysięcy. I ciągle go naprawia. Drugi kupił sobie taki stary, bo on chciał, on lubi pracować, bo posiadanie motocykla tutaj to nie jest środek transportu, tak jak dla mnie. Dla nich to jest hobby, to jest styl życia, przynależność do jakiejś grupy. No i oni cały czas te motory modyfikują, robią cały czas i w połowę czasu przyjeżdżają samochodem i się pyta, co bałeś się dzisiaj jechać? No nie, zepsuł mi się, nie? Coś tam robiłem. Jeden sobie kupił chyba za 10 czy 15 tysięcy, to już trzeci silnik montuje do tego motocykla, nie? Ale o tym ja się pytam, no to czemu nie kupisz sobie jab bike, nie? Albo jakiś tam, wiesz, no nie, to przecież jak ja bym wyglądał na Yamaha albo, wiesz, na Honda, nie? To jest... Musi być Harley. No, musi być Harley. Oni mają trochę skrzywione spojrzenie, przynajmniej moim zdaniem, no ale to już jest ten. Personalne. Ja bardzo lubię włoskie motocykle. Wydaje mi się, że są bardzo ładne, ale nigdy bym sobie nie kupił. Zawsze chciałem mieć Moto Guzzi, ale one się też psują, tak jak Harley, nie? A japońskie motory jeżdżą i nic z nimi nie trzeba robić. Pukaj, tu masz niemalowane drewno. Proszę bardzo, ja, puknięte. No, no w sumie wiesz, motocykle są za drogie, żeby oszczędzać. Ekonomicznie to nie robi sensu, bo za 5 tysięcy możecie kupić całkiem niezły samochód, a za 5 tysięcy kupicie byle jaki motor. Tak, ale motor ma i też tańsze ubezpieczenie chyba jest na motor, tańsza jest rejestracja, tak. Cała obsługa jest tańsza. Absolutnie, rocznie, jedź motorem na zakupy, zrób sobie większe zakupy. Jest, nie? Tak. Ja te worki to mi na lunch. Tutaj mam takie... Ja sobie lunch biorę. No otwórz worek, nie, to już to ja otworzę. No zostaw to, kurczę, przecież sam nic nie wchodzi do tego. Nie wchodzi, no tak. Absolutnie, no worek, taki worek jest. No, tak. I co jeszcze? No zakupów do tego nie włożysz. Na wycieczkę z żoną nie pojedziesz. Na wycieczkę z żoną nie pojedziesz. Jak deszcz pada, to się nie schowasz. Także to jest tylko po to, żeby pojechać sobie. To jest przyjemne, ale samochody się nie zastąpi motocyklem. Trzeba mieć i samochód, i motocykl. To wtedy można żyć. Ile właściwie w roku jest takiego czasu, że nie możesz jechać motorem? I jak często to się zdarza? Tak z mojej pamięci 3 tygodnie w roku? Może wszystkiego, tak, ale to tylko dlatego, że ty mi nie pozwalasz jeździć wtedy. No bo deszcz pada. No to, ale tutaj deszcz pada tak, że tu pada przez pół godziny, potem przestaje. Tutaj to jest prawda, tak, że... czasami 5 minut leje, a potem już jest sucho. No mogę poczekać i już jest sucho potem. Jedno co mam, tylko to kolan mokre, bo mi z drogi chlapie. No i zimno rano zimą jest. Wow, 5 stopni jest zimno. Ja widziałem w Polsce, jak było minus 20, ludzie jeździli. No motorem chyba nie. Tak. Tak? No. Tutaj można jeździć cały czas. My jemy? Ja tam nic nie jem, a wy jecie? Ileś to czasu już nie mył tego samochodu? No, chyba rok. Tak, no, tak, wiesz, porządnie to rok chyba już nie mył. Słuchaj, no. Ja mam bardzo wielu zainteresowanych motorami, jakie prawo jazdy trzeba i tak dalej, coś o motorach. Na motor trzeba mieć prawo jazdy na motor. Specjalnie. Tak. Są dwa prawa jazdy, jest jedno małe i w zachodniej Australii to jest do silnika, który ma 250 cm
a potem jest tak zwane open. Czekaj, to pierwszy robisz na 250 cm i to musisz mieć przez rok. Na takim małym motorze rok musisz jeździć, żeby móc dostać. Tak. Na skuterki takie, co mają 50 cm, to wystarczy mieć prawo jazdy na samochód. Nie trzeba mieć na motor, ale wszystko powyżej trzeba mieć prawo jazdy na motocykl. I po roku, jak się ma to małe prawo jazdy na 250, to można potem starać się o większe. To jest otwarta licencja. Może wtedy, jak się zrobi silnik, co ma 10 litrów, to też możesz jeździć. Czyli właśnie na każdym motorze, tak? Na każdym, jakim jest. Ale to dopiero po roku. No dużo się pytało też o twój motor, żebyś opowiedział trochę o twoim motorze. Jaką ma pojemność silnika, jakie tam biegi, ile pali, jak się jeździ. Ile pali, on tyle pali, ile ja mu naleję i wyjeżdżę, nie? One mniej więcej wszystkie motocykle mi bez względu na markę palą jakieś między 4 i 5 litrów, może czasami 6, jak się dobrze przyciśnie. No wcale dużo mnie nie palą jak mały samochód. Baki są... Mój ma chyba 17 litrów. A. I tak mniej więcej są. Te, co po mieście jeżdżą, mają trochę mniejsze, trochę większe. Ale generalnie rzecz biorąc, żaden motor nie pojedzie więcej, chyba że jakiś specjalny na dłuższe jazdy, to będzie... Nie przejedzie więcej jak 300 km na jednym baku. Ten mój to jest Yamaha XVS. To będzie 1100. To jest silnik 1100. No i to jest dwucylindrowy w tym układzie V. W zasadzie wszystko, nie? Ale ładnie czyścisz. Jak nie wyczyszczę, to kto wyczyści? Bo wiecie, co się porobiło? Porobiły się kawałki asfaltu. Asfalt nam się roztopił. Tutaj znowu widać, tutaj są kawałki asfaltu się po jak teraz czasami jak widać, drogę robią i się jedzie przez taką drogę, którą właśnie robią, to się asfalt poprzylepia. O, tu widać ładnie asfalt przylepiony. Gdzie? No tak. A ja jeszcze go myłem tutaj. To tu myłeś i takie brudne. To już jest drugi raz. To jak ty myjesz? Chcesz myć? Nie. No, to się zamknie. Będzie mi tutaj wyzywać mnie. Przez rok się obijałeś. No ale w końcu się wziąłem, lepiej później niż wcale. No to prawda. Są tacy, co w ogóle się nie biorą do roboty, tylko narzekają. To prawda. Oh my God, ale on jest brudny na dachu, Janusz. Strasznie. Ja tam wlezę. Będziesz wchodzić tam? Tak, jak przyjdzie czas. Na... Które motory najbardziej popularne są? Tutaj? Tak. O, ja wiem. Jest dużo Harley'ów. Ale tylko stare pierdziele, takie jak ja, jeżdżą. No, bo to jest, wiesz, one są dużo droższe od japońskich motocykli. A wcale nie są lepsze, tylko mają trochę... tradycja jest jakaś, tak jak... Ludzie uważają, że Mercedes czy Rolls-Royce jest lepszy od czegoś tam i tak samo jest z motocyklami. Najwięcej chyba jest japońskich motocykli, te Hondy, Yamaha, Suzuki i inne tam Kawasaki. Trochę jest włoskich, trochę jest z BMW, ale tak, ja wiem, nie wiem, które są. Lubisz jeździć? Ja lubię jeździć. Ja nie mam świra na punkcie motocykli, dla mnie to jest środek transportu. On to nie może być skuter, ale to co mam, to mi w zupełności wystarcza. Zaraz pójdziemy nakręcić twój motocykl. Ja teraz nie idę. Ja pójdę. No to idź się nakręcę. To ciao. Ciao. O. Okay, hang on. You have the bike jacket. Right, okay. Dzięki. To co? To jest Janusza motor, tak? Do it slowly, because it'll jump back on the other side. A ty go chcesz włączyć? Of course. Yeah. Oh, okay. Jump on.
To co, powiesz coś na temat tego motoru? Coś? No motor, no. Coś może tu pokażę, nie? Coś ciekawego koło, na przykład. Koło, silnik, koło. Lunchbox. To na śniadanie, a może coś jeszcze powiesz? No to jest ten Vista, to jest Yamaha, no ja powiedziałem, to jest XVS. To ile to ma? 1100. To jest silnik 1100, a gdzie jest silnik? Tu. To jest silnik. Okay. No bo ja nie wiem, tu pełno różnych skrzyni. Są dwa koła, a reszta to jest silnik i bak. No więcej nic nie ma. A gdzie jest bak? Tu. O, okej. Okay. No. To ja jeszcze coś się miałam spytać o tych motorach. A jaki duży bak? Nie wiemy, nie? Bak ma 17 litrów chyba. 17 litrów. Ja dolewam, jak się benzyna skończy. A jak na długo ci starcza? Nie wiem. Dwa tygodnie czy? Okej. No dziękuję ci, Janusz, serdecznie. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że jak wszystkie pytania zadałam, które mi chcieliście do Janusza w sprawie motoru. Nie wiem, co jeszcze mogę się zapytać. Już wiemy, jaki silnik duży, ile pali i tak dalej. Po prostu motor to jest jako hobby, jako przyjemność, jako styl życia raczej niż jako środek transportu. Tak. Samochód jest tańszy i wygodniejszy na pewno. Tak. To ty sejdź do kącika, Hanikę. Okej, ja idę robić swoje, a ty ładnie mi umyj okna, bo są takie brudne, że ja nic nie widzę. Ja, okej. Okay. Okej, okay? To do mycia, Janusz. No idę. Pa. Tyle udało mi się ponakręcać tego filmu o motorach. Tyle informacji uzyskałam. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wam one się do czegoś przydadzą. Mam nadzieję, że podoba wam się odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Życzę wam miłego dnia jak zwykle. Pozdrawiam wszystkich gorąco tutaj z Australii. Ja jestem Hania i do usłyszenia.